Potrzeba działania społecznego jest znacząco związana z życiem człowieka. Ludzie od zawsze pomagali sobie wzajemnie, bo tylko w ten sposób mogli przetrwać w świecie pełnym zagrożeń. Bezinteresowna pomoc związana z przekazem religijnym i tradycją stanowi fundament naszej kultury. Dawniej mówiono o nich filantrop, dobroczyńca, dziś nazwę zmieniono na wolontariusz. Praca, którą wykonują za darmo, z potrzeby serca jest bezcenna. W ramach organizowanego Małopolskiego Tygodnia Wolontariatu na terenie całego województwa przeprowadzono szereg spotkań i warsztatów. Te ostatnie odbyły się w Golickim Centrum Wolontariatu pod hasłem Wolontariat Młodzieżowy. Dla młodzieży angażowanie się w życie społeczne poprzez wolontariat stanowi wyjątkową formę do poznania siebie i świata, do wyjścia mu naprzeciw. Młodzi ludzie mają okazję nie tylko doskonalenia swoich umiejętności i kompetencji, ale przede wszystkim możliwość doświadczania poprzez samodzielne działanie i satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Wolontariat uczy radości życia, zaprzecza konsumpcjonizmowi, pozwala na głębsze przeżywanie dobra poprzez dawanie siebie innym. Wolontariat kojarzy mi się z uśmiechem, z dobrocią serca, z poznaniem nowych znajomych, z dobrą zabawą na wspólnych wyjazdach oraz z fajnym doświadczeniem. Z uśmiechem, dobrocią, pomocą innym. Też można miło spędzić czas. Od niedawna jestem wolontariuszką i w ramach swojego wolontariatu odwiedzam chorych w szpitalu na oddziale geriatrycznym. Zapraszam do szpitala geriatrycznego. Jestem tam koordynatorką i liderką. Wprowadzam nowych wolontariuszy. I oczywiście to jakoś wspomaga mi dobrą energią. Zapraszam Was do wolontariatu, szczególnie do szpitala. Pomaganie ma sens, także mam nadzieję, że nasze grono wolontariuszy dzięki temu wywiadowi będzie od dzisiaj większe.